przy zdarzeniach drogowych musimy bardzo szybko przekwalifikować, sprawdzić, czy to jest kolizja, czy to jest wypadek drogowy z ofiarami. Wypadek z ofiarami jest wtedy, kiedy ktoś się nawet źle poczuje. Ktoś mówi, że się źle czuje, głowa go boli, należy wezwać pogotowie. Jeżeli przyjedzie zespół ratowniczy, no to wtedy wiadomo, też przyjeżdża policja. Pamiętajmy, że wtedy niczego nie wolno ruszać ani przestawiać. To jest bardzo ważne. Jak to stało, jak to było porozrzucane, tak zostawiamy i bardzo ważne, oznaczamy to miejsce. Trójkąty, zaraz zatrzymają się inne samochody, wyciągają też kierowcy trójkąty i to miejsce oznaczają. Nawet gdyby to się okazało, że tam no, może być coś drobnego, głowa boli, nieważne, my nie jesteśmy lekarzami, my tego nie oceniamy. Przyjedzie zespół ratowniczy, zadecyduje, bardzo często wtedy i tak pogotowie zabiera daną osobę do szpitala na badanie. No i oczywiście, skoro osoba została zabrana na badanie, jest to wypadek z ofiarami i policja musi wykonać te wszystkie czynności, to wszystko pomierzyć, sfotografować, opisać, to wszystko trwa bardzo długo, musi być zrobione bardzo dokładnie. Więc tak naprawdę, jeżeli ta osoba jest w szpitalu, na tych badaniach czekamy. Wszyscy czekają, czy ona wyjdzie z tego szpitala przed 7 dniem, czy nie. Jeżeli wychodzi, jest to przemieniane na kolizję, czyli wtedy na pewno, skoro była policja, musi być mandat i punkty karne. A jeżeli zostanie dłużej, no to niestety to już nie ma punktów karnych, nie ma mandatu, tylko sprawa idzie do sądu. Jeżeli już niestety dojdzie do takiego zdarzenia drogowego, to bardzo ważną rzeczą jest, po pierwsze, sprawdzić, czy wszyscy są cali, czy nikomu nic nie stało. To jest podstawa. Jeżeli się okaże, że uszkodzone są tylko pojazdy, no to tak naprawdę nie jest źle. W takiej sytuacji, kiedy są uszkodzone, jest uszkodzone tylko mienie, pierwszą rzeczą to staramy się zabrać samochody z jezdni, z ulicy, żeby nie wstrzymywały ruchu, jeżeli jest to możliwe, bo czasami uszkodzenia są tak duże, że pojazdów nie da się usunąć, wtedy trzeba je oznaczyć trójkątami, czyli ostrzec innych o tym, że tutaj stoimy. Gdy już te samochody uda się usunąć lub też nie, następna rzecz to jest decyzja w sumie sprawcy, no i nasza też, znaczy no zależy, kto tam jest sprawcą, czy wzywamy policję, czy nie. Przy kolizji nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli ta policja zostanie wezwana, no to wiadomo, że sprawca dostanie dodatkowo mandat i 6 punktów karnych. No, czy ta policja będzie wezwana, czy nie, no to tutaj tak naprawdę o tym decyduje poszkodowany, bo to on najwięcej ryzykuje. Bo w momencie, kiedy nie ma tej policji, należy napisać oświadczenie sprawcy kolizji. Czyli osoba, która spowodowała daną kolizję, no musi na piśmie się do tego przyznać i podpisać, bo to jest jedyny warunek do odzyskania pieniędzy czy tam do naprawy samochodu, tak? No bo w momencie, kiedy mamy uszkodzony samochód, mamy do wyboru, zgłaszamy się do ubezpieczalni sprawcy lub w niektórych firmach nawet do naszej i oni już wszystko załatwiają. No i wtedy jest pytanie, czy chcesz dostać pieniądze i sam naprawiać samochód, czy chcesz oddać samochód do warsztatu i bezgotówkowo się rozliczyć i na przykład wziąć samochód zastępczy. No to jest dużo wygodniejsze, bezgotówkowo, nic mnie nie interesuje, ja się nie szarpię z ubezpieczalnią w razie czego. Podejmując decyzję, czy wzywamy policję, czy nie, no tak naprawdę policja to jest 100% dowód na to, że ta kolizja się odbyła. Z drugiej strony, no jeżeli ta osoba jest powiedzmy gdzieś blisko z okolicy, my też jesteśmy mniej więcej na miejscu, a nie gdzieś tam w Polsce, no to może faktycznie lepsze to oświadczenie, będzie to szybciej, no i wygodniej. W momencie, kiedy policja rozstrzygnie, kto jest winny, kto nie, też osoba, która zostanie wskazana jako winna, nie musi się do tego przyznać, może uważać nadal, że to nie jest jej wina, no i wtedy sprawa jest skierowana do sądu. Co mamy w takim przykładowym oświadczeniu? No na początku jest oczywiście ta formułka, ja niżej podpisany, tutaj wymienia się imię, nazwisko, czy to tak jak jest nazwa firmy, gdzie jest zamieszkały, jakieś tam dane z dowodu i tak dalej. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za szkodę. I to jest to podstawowe, tak, zdanie, sformułowanie. No i tutaj jest opisane, za szkodę powstało w dniu i tu jest opis tego zdarzenia. W niektórych oświadczeniach są nawet szkice do narysowania, jak to wyglądało, bo opis jest w każdym. Musisz dokładnie opisać na jakiej ulicy, na jakim skrzyżowaniu, bo nawet jak będzie to zgłaszane, to zawsze o to pytają. Pytają o marki samochodów, o numery rejestracyjne.
Czasami nawet są zapytania o pogodę, więc takie rzeczy warto też sobie zapamiętać, jaka to była sytuacja, czy był duży ruch, czy asfalt był mokry, czy suchy, czy padał śnieg, deszcz, czy świeciło słońce. Czyli tutaj cała ta formułka odnośnie kto, imię, nazwisko, dowód, seria, jakim samochodem, no i później jest też kogo samochód został uszkodzony. Czyli to są nasze dane, ale to u nas jest zawsze krótko, imię, nazwisko, marka samochodu, no i też nasze uszkodzenia, no bo to głównie chodzi o wycenę, żeby wiedzieli mniej więcej, żeby nie było, że później coś my dołożyliśmy, prawda? Bo to też w tą stronę może działać. No i później jest ten cały opis zdarzenia. No i tutaj naprawdę na spokojnie trzeba w miarę dokładnie opisać, co się wydarzyło, kto którędy jechał, jaką ulicą, jakie były znaki. Jaką prędkością. Tu wszyściutko musi być po kolei opisane. No i później mamy, najważniejszy to jest ten podpis. Tylko tak samo, naprawdę sprawdźmy serię, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, polisy, po pierwsze skąd jest polisa, żeby było napisane, w jakiej firmie jest ubezpieczony samochód, żebyśmy wiedzieli w ogóle, gdzie się zgłosić, prawda? Czyli te wszystkie takie sprawy formalne są bardzo ważne, tutaj trzeba, mimo że to jest sytuacja stresująca i czasami jak ktoś pierwszy raz ma kolizję, to bardzo się denerwuje, no bo tam przy może kolejnych już jest, oby nie, no ale jak jest kilka, to już jest zawsze inaczej, ale tu trzeba bardzo dokładnie wszystkiego przypilnować. I najważniejsze, nie dać się zastraszyć, bo są też osoby, które jest sprawcą, na ciebie skoczy i próbuje zwalić winę na ciebie. To jest pierwsze, po takiej kolizji pierwsze te sekundy są najważniejsze. Wychodzi i jaka jest reakcja drugiej osoby. I tutaj nie dać się zastraszyć, bo jeżeli ktoś się nie czuje pewnie za kierownicą, nie jest pewny, no to przysiądzie i powie przepraszam, zamiast to twoja wina. No i pod koniec tej całej tego oświadczenia mamy oczywiście miejscowość, gdzie to się było spisywane, datę. A, bardzo ważne, godzina. Zawsze też godzina. Wpisujemy godzinę, o której to się wydarzyło, bo to też jest podstawowe pytanie. I podpis sprawcy. Na niektórych oświadczeniach jest podpis obydwu stron, a na niektórych, tak jak na przykład na tym przykładowo wydrukowanym, jest tylko i wyłącznie sprawcy. Pierwsza rzecz, po zdarzeniu sprawdzamy, czy nikt nie jest ranny, a nie zabity, czy nikomu nic się nie stało. Jeżeli nie, mamy kolizję. Punkt pierwszy przy kolizji, jeżeli to jest możliwe, zabierz samochód z ulicy, żeby nie wstrzymywać ruchu i nie stwarzać zagrożenia. Po drugie, jeżeli się nie uda zabrać samochodu, oznacz go, żeby ktoś inny w niego nie wjechał. W momencie, kiedy to już mamy z głowy, następny punkt to jest ustalenie sprawcy danej kolizji i czy ta osoba się tego przyznaje, bo jeżeli się przyznaje, to mamy dwa wyjścia. Albo piszemy oświadczenie i na tym zakończamy, albo musimy wzywać policję. Jeżeli przyjdzie policja, czynności są dalsze, to już policja wtedy wszystkim kieruje, ustala sprawcę, jeżeli sprawca się przyznaje, dostaje mandat i punkty karne. Jeżeli się nie przyznaje, sprawa trafia do sądu. Dalej, w momencie, kiedy mamy ustalonego sprawcę, nieważne, czy to już przez policję, czy sami, musimy zgłosić się do ubezpieczalni sprawcy lub jeżeli nasza ubezpieczalnia prowadzi, politykę, to ona może za nas to wszystko załatwić, a jak nie, no to zgłaszamy się bezpośrednio do ubezpieczalni sprawcy o odszkodowanie lub naprawę samochodu. Przy tym takim pierwszym kontakcie z tą drugą stroną bardzo ważne jest zachować zimną krew. Nie dać się ani zastraszyć, ani też nie wyskakiwać na drugą osobę, bo to są nerwy, to jest nasz samochód uszkodzony, tak? Może samochód, o który bardzo dbamy, albo bardzo nam się podoba, albo w ogóle sytuacja była dość niebezpieczna i groziła nam utrata zdrowia. Każdy jest zdenerwowany, ale naprawdę krzyki nic nie dają. Jeżeli my zachowujemy zimną krew, a ta druga osoba jednak na nas naskakuje, nie rozmawiajmy z nią, odejdźmy. Zadzwońmy na policję i czekajmy. Jeżeli natomiast próbuje nam coś wmówić, że to jednak nasza wina albo wspólna wina, a my uważamy inaczej, naprawdę wezwijmy policję. Wezwijmy policję, nie dajmy się w ten sposób zastraszyć, bo są różne sposoby, przez zastraszenie, przez nawet bardzo miłą rozmowę, ale sugestia, że jednak to jest twoja wina, nie moja, są sytuacje naprawdę różne i jeżeli nie czujemy do końca, że tak jest, albo dzwońmy do znajomego, jak jest ktoś blisko, przyjedź i weź spójrz chłodnym okiem, jak to wyglądało i mi powiedz, a jak nie, no to od tego jest policja, tak, żeby zdecydowała, kto jest winny.